Z listy numer 1, pozycja 6. I o tym chciałam właśnie porozmawiać, kilka słów na temat programu, czym chciałabym się w przyszłej kadencji Sejmu zająć, oczywiście jeżeli dostanę się do parlamentu. Więc najważniejsze takie chyba sprawy, które leżą na sercu i które powinny być najpilniej zrealizowane, to jest na pewno poparcie tych wszystkich propozycji, które w tej chwili już Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowane projekty ustaw. I tutaj mówimy o programie dotyczącym rodziny, czyli wsparcie na dzieci, na drugie i kolejne dziecko 500 zł, chyba że dochody będą na tyle niskie, że będzie również pierwsze dziecko objęte tym wsparciem. Również kierowana propozycja do młodych to jest postawienie na zwiększenie ilości przedszkoli, żłobków. I tutaj od razu wchodzi następna rzecz, zatrudnienie, czyli praca. Praca stabilna z najniższym uposażeniem za godzinę 12 zł. Oczywiście to już jest złożone w Sejmie. Powiem, że trochę niepokoi, że taką ważną sprawą dla tylu Polaków nie chce się ten Sejm jeszcze zająć w tej kadencji. A jest to prosta ustawa, 3 tak naprawdę punkty, które można by było na jednym posiedzeniu sejmowym załatwić. Nie takie ustawy załatwiano w bardzo krótkim czasie. Taka, nie wiem czy Państwo pamiętają, wielka ustawa hazardowa, wtedy w 48 godzin była przyjmowana. Więc no tutaj no trochę rozgoryczenie i niezrozumienie, dlaczego akurat Sejm jeszcze taką ustawą ważną dla Polaków nie chce się zająć. Kolejną sprawą jest stabilne zatrudnienie, czyli odejście od tych śmieciówek, po to, żeby ludzie młodzi mogli zakładać tutaj rodziny, żeby nie musieli emigrować za pracą, bo nawet popatrzeć możemy na nasz Grudziądz. Już w tej chwili to jest 80, tam pewnie 8 tysięcy pozostało mieszkańców i przede wszystkim jest to emigracja zarobkowa. Jest to niepokojąca sytuacja, dlatego że tracimy jako miasto. Kolejną sprawą jest to, więc tu jeżeli mówimy o tym zatrudnieniu, to również likwidacja tych umów śmieciowych po to, żeby i stabilność zatrudnienia, stabilność płacy, ale i przede wszystkim możliwości dokonywania zakupów czy w postaci mieszkania, czy jakichś innych no, rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby założyć rodzinę i żeby w Grudziądzu mieszkać. Ważną sprawą również jest tworzenie prawa prostego, jednoznacznego, takiego, gdzie każdy, kto korzysta, czy to będzie obywatel, będzie chciał prywatnie skorzystać, czy to będzie przedsiębiorca prowadzący działalność. Chcemy, aby prawo było jasne, czytelne, a interpretacje zdarzały się naprawdę wyjątkowo rzadko, bo dzisiaj tych interpretacji jest bardzo dużo, co Urząd Skarbowy to ma swoją interpretację i to po prostu rodzi wiele, no, myślę, że nawet i nadużyć ze strony urzędu, którzy interpretują to prawo tak, jak im pasuje i często słyszymy, że doprowadzają w konsekwencji czasami do tego albo i nawet często do upadłości podmiotów gospodarczych. Ważną rzeczą, którą w pierwszych tych 100 dniach, jeżeli wygramy, rząd chciałby złożyć projekty ustaw, będzie zabezpieczenie seniorów powyżej 75 roku życia w bezpłatne leki. Uważamy, że ta grupa społeczna jest dla nas bardzo ważna. Ta grupa społeczna żyje często na skraju właściwie takiej egzystencji. Wiemy o tym, że bardzo wiele osób nie stać na to, żeby wykupić leki podstawowe, nawet tych zamienników, które są bardzo tanie, więc na pewno tutaj będziemy również, zadbamy o to, aby właśnie powyżej 75 roku życia seniorzy mogli te leki otrzymywać za darmo. Jeżeli popatrzymy na
służbę zdrowia, to dzisiaj widzimy, że ona nie jest ogólnie dostępna, więc tutaj będziemy próbowali znaleźć rozwiązania, aby służba zdrowia była ogólnie dostępna, nie tylko dla tych, którzy mają pieniądze, których stać na to, żeby się prywatnie leczyć. Prywatna służba zdrowia oczywiście tak, ale ta publiczna musi być dostępna dla każdego. Ktoś może powiedzieć, że przecież no można iść do lekarza, tak, tylko że proszę Państwa, jeżeli są bardzo długie okresy oczekiwania, jest to kilka miesięcy, pół roku, czy czasami nawet rok na jakieś bardzo poważne, nie wiem, zabiegi typu wymiana biodra na przykład, czy jeżeli otrzymujemy informacje od lekarza, że są jakieś sprawy nowotworowe, to po prostu chory nie może czekać i jest to też wykluczenie swego rodzaju, ponieważ tego dostępu nie ma. Ten dostęp powinien być od razu i rzeczywiście wdrożone procedury leczenia po to, żeby jak najszybciej przywrócić, jeżeli jest to osoba, która jest w sile wieku, żeby mogła wrócić na rynek pracy. Następną sprawą, która jest dla nas ważna, to tak jak powiedziałam, uproszczenie prawa dla przedsiębiorców, ale również tu kłania się podatek CIT i mamy w swoim założeniu, że ten podatek CIT będziemy proponowali do obniżenia do 15%. Jeżeli chodzi o pieniążki i dostępność do pomocy, dla wsparcia dla rodzin, które tego wsparcia potrzebują, myślę tutaj o pomocy społecznej, to na pewno trzeba będzie podjąć dyskusję nad tym, aby podnieść próg dochodowy, bo dzisiaj ten próg dochodowy od lat jest niepodnoszony, on jest tam na poziomie 500 zł i tak naprawdę w zapisach mamy w ustawach, że osoby, które mają tam te 500 zł na głowę dochodu, mogą ubiegać się o wsparcie, ale są to nierealne rzeczy, warunki do spełnienia, dlatego że no, trzyosobowa rodzina to już jest 1500 zł, a dzisiaj wiadomo, że 1750 to jest najniższe uposażenie, więc żeby nie robić iluzji, że można skorzystać, no to chcemy przywrócić rzeczywistość, że jeżeli ktoś tej pomocy będzie potrzebował, to żeby oczywiście ją mógł utrzymać. Kolejną sprawą, która pozwoliłaby, aby w kieszeniach Polaków zostało więcej pieniędzy, ale i też pobudzić wewnętrzny popyt, to jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, proponujemy do 8 tysięcy. Słyszymy z różnych stron informacje, że zuboży to budżet państwa, że załamie się, załamią się finanse publiczne. Myślę, że jest to grubo przesadzona informacja, ponieważ pieniądze, które będziemy które zostaną nam w kieszeni po rozliczeniu, to te pieniądze tak naprawdę wydajemy na potrzeby, na takie potrzeby związane, nie wiem, z odzieżą, z żywnością, więc to jest po prostu wewnętrzny popyt, który może pobudzić i rozwój gospodarczy, ale i przede wszystkim tworzenie miejsc pracy, bo jeżeli jest popyt, popyt rośnie, no to wiadomo, że są i miejsca pracy, więc to jest jakby takie całościowe spojrzenie. Oczywiście nie można tych rzeczy, o których mówię, pojedynczo w jakiś tam sposób rozwiązywać, tylko je trzeba po prostu systemowo, no bo to jest taki łańcuch powiązanych spraw, który nie może być jakoś tam rozmontowany, tylko jeżeli trzeba naprawiać, to naprawiać całościowo. Więc to są chyba takie w sumie w ogóle najważniejsze rzeczy, którymi chciałabym się zająć i to jest tak naprawdę zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości do tego, aby w pierwszych 100 dniach złożyć te projekty ustaw i ja, jeżeli zostanę posłem, na pewno podniosę rękę za tym i będę głosowała, aby te ustawy, o których mówię, były przyjęte w pierwszej kolejności. Co jeszcze? Ważną rzeczą, którą już zapowiadał prezydent Andrzej Duda, jest obniżenie wieku emerytalnego. Proszę Państwa, jestem oczywiście za tym, aby dokonać obniżenia wieku emerytalnego, dlatego że mamy tyle wolności, ile praw. Jeżeli będziemy mieć prawo wyboru, bo powinniśmy mieć prawo wyboru, czy to wysyłanie sześciolatków do szkoły, czy to moment przejścia na emeryturę, to jest nasza decyzja, tak? Jeżeli ktoś będzie miał zdrowie, ktoś będzie miał tą pracę, jeżeli pracodawca będzie chciał go dalej zatrudniać, to bardzo proszę, może tę pracę wykonywać. Natomiast możliwość wyboru powinna być przekazana nam, obywatelom,
Dlatego tą ustawę również będę, za nią będę głosowała. Także myślę, że są to ustawy, które nie zrujnują finansów publicznych. Oczywiście uszczelnienie i systemu podatkowego, jak również zarządzanie inaczej pieniędzmi, może nie przepłacanie podwójnie, budując infrastrukturę, czyli drogi i inne takie twarde inwestycje, pozwolą na to, że one zostaną jednak w budżecie. Kolejną bardzo ważną sprawą jest również opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. To również spowoduje między innymi, że nasze rodzime podmioty handlowe będą miały większą zagwarantowaną konkurencyjność. Nie może być tak, że duże podmioty dostają wszelkie ulgi, wszelkie podmioty wyprowadzają pieniądze, natomiast niszczą nasz rodzimy i przemysł, i handel, bo jeżeli popatrzymy na sklepy, to na tych półkach niewiele jest naszych produktów, natomiast zachodnie produkty oczywiście są, więc na to nie można pozwolić. I jeżeli nasi przedsiębiorcy, mali, takie na przykład firmy rodzinne, gdzie zatrudniają, nie wiem, no jedną może osobę, może dwie, płacą wszelkie obciążenia typu ZUS-owskie, typu podatkowe, więc ja nie widzę żadnego powodu, dla którego te duże sieci miałyby być traktowane inaczej. I to też będą pieniądze, które zostaną u nas w budżecie, to będą pieniądze, które będą mogły być redystrybuowane do obywateli, chociażby, tak jak powiedziałam na początku, wsparcie dla młodych rodzin na po 500 zł na drugie dziecko, czy w zależności od dochodu nawet na pierwsze, bo proszę Państwa, inwestycja w dzieci, my żeśmy to wyszacowali, to jest około 21 miliardów. Ktoś powie, że no, to są bardzo duże środki. Tak, ale te środki powinny się znaleźć, one muszą się znaleźć, dlatego że dzieci, jest to po prostu inwestycja. Jest to najlepsza inwestycja, jaka może być, bo to jest zabezpieczenie dla nas na dalsze lata, na starość, wsparcie, opieka, ale i też po prostu na podtrzymanie systemu emerytur. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ponad 2 miliony Polaków wyemigrowało i system emerytalny dzisiaj po prostu musiał się zacząć chwiać, dlatego że wyjęcie nagle takiej ilości osób, a są to osoby w wieku produkcyjnym i płacące na Wyspach, może w Niemczech, może we Francji, to tam wzmacniają ten system emerytalny, natomiast u nas się po prostu rozsypuje. Trzeba zrobić wszystko, aby ludzie młodzi chcieli wrócić, aby były warunki do tego, żeby mogli tutaj zakładać rodziny, żeby mogli się realizować zawodowo, społecznie, rodzinnie, i to będzie takim naszym najważniejszym priorytetem, gdzie wszystkie projekty ustaw i podejmowane decyzje będą wokół tego się gromadziły. Jeżeli chodzi o sprawy regionu, to z takich no, najważniejszych spraw, które w naszym regionie muszą być koniecznie załatwione, no to budowa drugiego stopnia we Włocławku. Jest to bomba tykająca, bomba ekologiczna. O tym się ciągle mówiło, już obecnie rządzący już prawie podpisywali umowy, już wszystko było domówione, miała być rozpoczęta budowa i znowu to wszystko spełzło na niczym, więc jest to na pewno sprawa dla naszego województwa, ale i nie tylko, bo w momencie, gdyby wydarzyła się rzeczywiście ta dramatyczna sytuacja, to skażenie terenu aż do Bałtyku i pewnie i Bałtyk. Jeżeli chodzi o drugie duże miasto w naszym województwie, no to jest Toruń. Toruń ma takie położenie, gdzie żeby zjechać na autostradę, to trzeba po prostu wyjechać poza Toruń i to jest no, ktoś, kto projektował, ktoś, kto wyrażał na to zgodę, pewnie nie do końca przemyślał sprawę i społeczność Torunia podnosi to jako kwestię taką bardzo ważną, aby wybudować bezpośredni zjazd z autostrady, tak jak na przykład my mamy w Grudziądzu. Jeżeli chodzi o miasto Grudziądz, to tutaj dla nas najważniejsze sprawy są związane z wysokim bezrobociem, z emigracją. Mamy pustą strefę ekonomiczną i to są sprawy, gdzie uważam poseł z Grudziądza powinien lobbować
żeby te drzwi otwierały się inaczej, żeby rzeczywiście ściągać do Grudziądza i wspierać władze w tym, żeby te podmioty, które będą się lokowały, czy to w Grudziądzu, czy w strefie ekonomicznej, żeby tworzyły trwałe i stałe miejsca pracy. Ponieważ wszystko, co do tej pory osiągnął Grudziądz, myślę tutaj położenie, bliskość autostrady, no, wskazują na to, że jednak tutaj powinien się ten przemysł lokować. Jest jakiś powód, dla którego no niestety od przynajmniej 7 lat strefa ekonomiczna jest w części pusta i tak po prostu nie może być, dlatego że no, Grudziądz na tym traci. Cóż jeszcze? Trochę, a może i nawet bardzo niepokoi mnie sprawa jakby zwijania swojej działalności, jeżeli chodzi o UMK, ponieważ wyższa szkoła, która jest usadowiona, a ta była naprawdę renomowana, bo Uniwersytet Mikołaja Kopernika no jest znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą uczelnią, więc była to dodatkowa kwestia i dodatkowy plus dla Grudziądza, gdzie można by było się zabiegać o to, żeby lokowały się tutaj poważne podmioty. Słyszałam, że miasto zrobiło bardzo dużo, ale myślę, że nie wszystko zrobiło, no bo chociażby zapowiedzi sprzed kilku lat, że powstanie kampus, że będą inne ułatwienia, więc myślę, że zawsze można zrobić więcej i lepiej i naprawdę trzeba było zabiegać, bo ściągnięcie uniwersytetu do naszego miasta wcale nie było takie łatwe, a utrzymanie jest o dużo łatwiejsze i uważam, że to był duży błąd, jeżeli chodzi o decyzje i rozmowy prowadzone z uniwersytetem, że pozwolono, żeby rzeczywiście wycofał się tutaj z działalności z Grudziądza. Jeżeli chodzi o lokalną taką drugą sprawę, to niepokoi bardzo zadłużenie szpitala naszego. Cieszymy się z jednej strony, że jest to szpital nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony, no ale przy ponad 530 milionów zadłużeniu, no nie wróży to pewnie świetlanej przyszłości. Poza tym dodatkowym problemem jest to, że gwarancją dla szpitala jest miasto, budżet miasta, a wiemy, że budżet jest w tej chwili zadłużony ponad 300 milionów, więc jeżeli razem to zsumujemy, obawiam się, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie bankructwo naszego miasta. Także no, są to sprawy ważne dla naszego miasta i myślę, że jest tutaj potrzebny rzeczywiście poseł, aby wspierać dążenia, żeby jakby organizować czy inicjować spotkania osób decyzyjnych, które będą mogły włączyć się w tą dyskusję i poszukać wyjścia takiego, aby zarówno i miasto nie miało wielkich problemów, ale i również, żeby szpital nie poszedł w ręce prywatne, a żeby został w takiej strukturze, w jakiej w tej chwili jest. Czyli generalnie mówiąc, no chciałabym być ambasadorem w ogóle wszystkich samorządów naszego województwa przed centralnymi urzędami, żeby ich reprezentować, wspomagać ponadpartyjnie. Oczywiście pracując już w Sejmie, pracowałam w Komisji Budżetu i Finansów i widzę tam swoje miejsce, ponieważ tak jak w każdej komisji budżetu, czy to w samorządzie, czy to w parlamencie, widać, co się dzieje w ogóle w gospodarce, co się dzieje w państwie. Nie jest to łatwa komisja, ale mam przygotowanie. Jestem z wykształcenia ekonomistą, mam podyplomowe studia z funduszy europejskich ukończone na Uniwersytecie Gdańskim, więc wiedząc już, jak komisja pracuje, jak należy czytać budżet. I Skarb Państwa, tak, i Komisja Skarbu Państwa. Ostatnio pracowałam w Komisji Skarbu Państwa. To jest również, uważam, bardzo poważna komisja i ona tak naprawdę łączy się, chociaż zobaczymy, jak po wyborach, jeżeli zostanę posłem, czy byłaby możliwość, żeby w Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego popracować, no bo nie ukrywam, że kluby parlamentarne również próbują w taki sposób obdzielać posłów, żeby wykorzystać ich umiejętności i kompetencje, tak, więc jeżeli będzie propozycja, tak jak to było właśnie ostatnio, żeby forma samorządowa to jest jedna pewnie z niewielu reform, które nam się po prostu udały.
Rzeczywiście uważam, że decentralizacja jak najbardziej, że władza powinna iść w ręce obywateli, ale nie może być tak, jak to mamy w tej chwili, że tylko kompetencje, nowe obowiązki samorządy otrzymują, natomiast w ślad za tym nie idą środki finansowe. To musi iść po prostu w parze. Jeżeli dajemy coś samorządom do zrealizowania, do wykonania, to w ślad za tym musi być zabezpieczenie finansowe, dlatego że samorządy no, w tej chwili są bardzo pozadłużane, bo te wszystkie inwestycje, które były realizowane ze środków wsparcia z Unii Europejskiej, spowodowały, że samorządy się zadłużały, bo inaczej tego montażu finansowego nie można było zrealizować, więc jakby nakładanie nowych obowiązków bez zabezpieczenia finansowego, no to jest po prostu podejście co najmniej niepoważne, ale uważam, że samorządy, większość samorządów świetnie sobie radzą, że są to gospodarze, którzy rzeczywiście ten grosz publiczny bardzo oglądają. Ja powiem tak, są takie dziedziny gospodarki, które są strategiczne dla każdego państwa. I tak jak mamy chemię ciężką, jak mamy przemysł, jak mamy energetykę, mamy właśnie emisję dwutlenku węgla, no niestety to rozdrobnienie to może powodować, że te wszystkie, które zostały wynegocjowane plany dla nas, po prostu mogą być albo przekroczone, albo przyznawane nie tak jak trzeba. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, to pewnych rzeczy nie rozumiem i komunikaty, które płyną w ostatnich dniach do nas ze strony rządu, to jakby są sprzeczne, bo z jednej strony podpisaliśmy ten pakiet klimatyczny, który mówi o tym, że ogranicza nam w ogóle emisję tego dwutlenku węgla, czyli bije bezpośrednio w górnictwa. Z drugiej strony słyszymy, że nie będziemy kopalń zamykać, więc nie ma tu jakby spójności ani przekazu, ani w podejmowaniu decyzji, ani planowaniu. Także uważam, że to takie akurat decyzje to uważam, że powinny być w ręku centralnym. Ja myślę, że mieszkańcy rzeczywiście mogą poczuć się zaniepokojeni, dlatego że przekaz nie jest jednoznaczny i nie jest spójny, bo jeżeli słyszymy o Krakowie, tak, że tam jest po prostu tak duża emisja tego dwutlenku, spalin i tak dalej, że będą ograniczenia, to myślę, że każdy próbuje to przełożyć na swoje gospodarstwo i na przykład w Grudziądzu po części mamy ogrzewane mieszkania korzystając z OPEC-u, ale większość tutaj przynajmniej na Starówce lokali jest ogrzewana jeszcze tradycyjnie, czyli węglem i każdy, kto indywidualnie emituje właśnie takie spaliny, czy to na przykład ktoś, kto ogrzewa domki, a nie jest to ogrzewanie na przykład gazem, to myślę, że może poczuć się zakłopotany, słysząc tą niespójną informację, że może rzeczywiście być, nie wiem, no, podniesiona opłata, bo będzie przekroczenie, więc uważam, że jest to coś nowego, czego jeżeli nie wytłumaczymy mieszkańcom, to na pewno będą się tego obawiać, ale pewnie no, nie przekładałabym tego, że to będą jakieś kary, chyba że będzie to palenie niedozwolonymi środkami typu jakieś tam plastiki i tak dalej, no to już wchodzi zupełnie inna ustawa, ochrona środowiska. Powiem tak, no nie jest to rozwiązanie problemu szpitala, zwolnienie dyrektora, ale też nie chcę powiedzieć, że jest to najlepszy dyrektor, jaki nam się trafił, tak? Natomiast co może poseł zrobić? No poseł przede wszystkim organizować spotkania, nie wiem, czy to z ministerstwem, czy z NFZ-em. My wiemy, że jest problem prawdopodobnie szpitala wynika z tego, że te kontrakty, które są podpisywane, one są co najmniej dziwnie konstruowane, dlatego że od 1 stycznia, kiedy są środki na koncie, to udzielanie tej pierwszej pomocy w tych przypadkach nagłych nasz szpital udziela w systemie nadwykonań, tak? Więc dopóki mamy środki w budżecie, powinniśmy z tych środków korzystać. Wiecie Państwo, kontrakty są negocjowane indywidualnie, tak? I to zależy w dużej mierze od dyrektora, jak on będzie tymi środkami dysponował. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy środki na koncie, to nie widzę żadnego powodu, żeby już 1 stycznia generować nadwykonania, wiedząc o tym, że płacą
płatnik, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, nie płaci nam na bieżąco, że wymaga tego, żeby przejść całą procedurę sądową, a procedura sądowa to jest i 2 i 3 lata, tak? No bo uważają, że oni tego nie muszą płacić, bo mają właśnie szpitale w swoim budżecie te środki zaplanowane. Natomiast jak dyrektor Nowak planuje, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam wglądu do ksiąg, ale z czegoś to po prostu się bierze i informacje, którymi dysponujemy, czy to chociażby od radnych, którzy gdzieś tam mieli wgląd w te księgi, no jakby potwierdzają, tak, że to jest taki sposób finansowania. Uważam, że nie jest to dobry sposób, bo przynajmniej gdyby były wydatkowane zgodnie z zapisami w budżecie i w umowie, gdyby była dobrze umowa wynegocjowana, to przynajmniej do połowy roku, może do 3/4 to powinno starczyć pieniędzy, a nadwykonania to by była rzeczywiście sama końcóweczka i wtedy one by były po prostu bardzo małe i nie byłoby takiego generowania zadłużenia, a dzisiaj no, mamy takie zadłużenie i w znakomitej większości to są właśnie niewypłacone nadwykonania i uważam, że tu jest rola posła, aby właśnie do tych instytucji uderzać, wspierać działania, czy to władz, czy nawet dyrektora szpitala, po to, żeby próbować negocjować i zastanawiać się, jak sprawę rozwiązać i w taki sposób pomagać. Natomiast rozwiązaniem tego problemu bardzo dużego jest samo zwolnienie dyrektora, no to uważam, że to jest chyba nieporozumienie. Cofnę się do wypowiedzi sprzed momentu, tak? Gdyby chcieli się przysłużyć, to pewno dzisiaj szpital nie miałby takiego zadłużenia. Natomiast powiem tak, no swego czasu billboardy, które się pojawiły jednego z posłów, no to pokazują, że tak naprawdę pracy, bo właściwie jedna osoba, poseł, takie sprawy załatwia. Myślę, że to jest chyba nieuzasadnione, bo poseł to przede wszystkim jest od stanowienia dobrego prawa. Wsparcia oczywiście również, ale przede wszystkim stanowienie dobrego prawa. Natomiast no, przypisywanie sobie tego, co samorządy same zdobyły, no to myślę, że jest to jednak nieuprawnione. Tak, jednoznacznie daję odpowiedź, że pewnie nie do końca spełnili oczekiwania samorządowców i wsparcia takiego, na jakie oczekiwano, bo rzeczywiście w ostatnim czasie wyjątkową sytuację miał Grudziądz, jeżeli chodzi o wsparcie od samej góry, tak? Był rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, byli dwaj posłowie, mamy prezydenta, który trzecią już kadencję rządzi, również tej samej opcji. No i jakoś tak, no nie wiem, nie potrafiono tego wykorzystać. Dlaczego? Czy to była mała siła przebicia? Nie wiem, trudno mi tutaj oceniać. Natomiast niejednokrotnie pewnie Państwo słyszeliście, że właściwie Platforma Obywatelska tak głosowała, jak życzył sobie rząd, bo to tak naprawdę w większości to rząd podporządkował sobie Sejm, to rząd wskazywał, jakie powinny być no, składane ustawy, na których mu zależało, to przez inicjatywę poselską były składane, no bo kompetencją oczywiście rządu jest składanie ustaw, ale żeby pewne sprawy, brzydko mówiąc, szybko przepchnąć, to korzystano z tej inicjatywy poselskiej. 15 posłów podpisywało projekty i one były po prostu bez dyskusji, bez zastanowienia, po prostu ręka do góry i posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czyli opcji rządzącej, przyjmowali. Czy wiedzą do końca, czy było to dobre prawo, albo co przyjmowali? No nie mnie tutaj rozsądzać, ale myślę, że wiele jest takich pewnie no, sytuacji, gdzie mieszkańcy mieliby coś do powiedzenia i nie do końca zgadzaliby się z nowym przyjmowanym prawem. Państwa, ja się w tej chwili zwrócę wprost do wyborców. Proszę Państwa, zacznijcie rozliczać swoich kandydatów, na których głosujecie. Jeżeli 4 lata temu obiecano i tego nie zrealizowano, to zastanówcie się, czy warto jeszcze raz powierzyć swoje losy w ręce tak nieodpowiedzialnych i no, osób, które nie dotrzymują swojego wyborczego zobowiązania, bo zawsze uważam i uważałam, że mniej obiecywać, ale móc to po prostu zrealizować. Także jeszcze raz bardzo proszę, aby się zastanowić, zweryfikować swój osąd i naprawdę zacząć się rozliczać i oceniać swoich posłów, na których Państwo głosowaliście. Jeżeli chodzi o uchodźców, to moje zdanie jest jednoznaczne i zdecydowane. Oczywiście ludziom należy pomagać zawsze i wszędzie.
ale pomoc powinna być mądra, powinna być przemyślana i uważam, że wsparcie jak najbardziej, mówimy o uchodźcach, a nie o emigrantach zarobkowych, bo z taką chyba mamy z takim zjawiskiem do czynienia. Tak jak mówią, stary drzew się nie przesadza, tak również kulturowo osób zupełnie z różnych biegunów przesadzać też do końca nie można. Przecież to jest raz, że bardzo zupełnie inny język, inna kultura, inne w ogóle spojrzenie i inne wartości, jeżeli chodzi o chociażby nawet samo życie. Więc pomóc tak, na pewno na miejscu, tak? Na miejscu tworzyć warunki takie, aby ludzie byli bezpieczni, bo ludziom należy pomagać w każdych warunkach, nieważne jakiego jest wyznania, jaką religię, jaka religia gdzieś tam mu w sercu gra. Natomiast niekoniecznie przyjmowanie do nas. Oczywiście, jeżeli będą to uchodźcy, ale zweryfikowani, jeżeli będziemy wiedzieli, że naprawdę dzieje się bardzo źle, a to pewnie jest niewielka grupa, to pewnie istnieje jakaś szansa, żeby niewielką jakąś grupę można było tutaj u nas również przyjąć. Natomiast uważam, że my jako państwo polskie przede wszystkim powinniśmy zadbać o swoich rodaków, którzy czekają od 50-70 lat poza granicami i dla nich do tej pory były procedury tak wyśrubowane, że właściwie nasi rodacy nie byli w stanie ich spełnić, znając język kulturowo, podobnie do nas wyznaniowo. I nie było miejsca, nie było pracy, nie było mieszkań i tak dalej. Natomiast dzisiaj, jeżeli nam się mówi, że jesteśmy, nie wiem, jakimiś tam ksenofobami, to chciałabym usłyszeć, który z tych ekspertów, którzy tak się wypowiadają, albo ci, którzy w telewizji takie snują mądrości, niech wyjdzie któryś i powie, że ja już mam dwie rodziny i bardzo proszę wziąć ze mnie przykład, tak? Także jeżeli chodzi, mówię jeszcze raz o mnie, no to uważam, że pomagać tak, ale tam na miejscu, tam zabezpieczać i byt, i bezpieczeństwo, i spokój dla tych ludzi. Powiem tak, nie chciałabym dyskutować nad fantazjami, tak? No wyszedł ktoś, strzelił, chciał strzelić, odpalić wielką bombę, a po prostu na kapiszonie się skończyło. Przetoczyła się pewnie jakaś tam dyskusja i w domach, i nie tylko nad tym, co to może być. Ludzie pewnie zaczęli liczyć, jakie pieniądze będą mieć w kieszeni i spełzło tak jak zawsze na niczym, tak? Platforma po prostu wychodzi, coś mówi, z tym, że... No, że ZUS zostanie zlikwidowany, to znaczy Platforma Obywatelska już nam zlikwidowała OFE. Platforma Obywatelska już nam zlikwidowała OFE, nasze prywatne pieniądze, ponad 153 miliardy już zabrała i nie wiemy do dzisiaj, na co je po prostu wydała. Więc jeżeli ja dzisiaj słyszę, że będzie chciała zlikwidować ZUS, to znaczy, że w ogóle nie będzie emerytów, ta? Nie będzie emerytur. Nam się zarzuca, że jeżeli obniżymy wiek emerytalny, to będą niskie emerytury. Proszę Państwa, no nic bardziej złudnego. No jak można takie rzeczy opowiadać? No chyba, że się nie ma w ogóle wyobrażenia o tym, o czym się mówi. Jeżeli ktoś 2 czy 3 lata dłużej będzie musiał pracować, to 70% mu wzrośnie emerytur. Więc ja myślę, proszę Państwa, ponieważ tak, już dzisiaj nam OFE rozmontowano, to znaczy to jest kradzież, to jest po prostu kradzież prywatnych pieniędzy naszych Polaków złożonych na tych kontach, to dzisiaj nam, ponieważ system zaczyna się sypać, bo tak jak wcześniej powiedziałam, 2 miliony ludzi, którzy płacili do ZUS-u, odpłynęło do nas, do innych krajów, no to dzisiaj, jeżeli opcja rządząca pewnie wie, jak rzeczywiście finanse w ZUS-ie wyglądają, no to wymyślono pewnie, żeby wydłużyć ten wiek emerytalny po to, żeby ludzie czekali na tą emeryturę. Nie wypracowywali, tylko czekali. Proszę Państwa, nie tak dawno zakończył się program 50+. Był to taki program rządowy, który mówił o tym, że będą specjalne dotacje, specjalne ulgi dla przedsiębiorców wtedy, kiedy będą zatrudniać osoby powyżej 50 roku życia. Proszę Państwa, nie powiódł się ten program i to pokazuje,
że starsze osoby będą miały problem czy z zatrudnieniem nowym, czy z pozostaniem do tych 67 lat, no bo nie ma się co ukrywać, no, że jeżeli mamy młodszą osobę, to pracodawca pewnie będzie wolał tą młodszą osobę zatrudniać niż tą starszą, tylko chcę powiedzieć tak, że te osoby, które tak obstają za tym i mówią, że tylko wydłużenie wieku emerytalnego, to powinny zagwarantować każdemu jednemu obywatelowi, że będzie pracował. I wszystkie szacunki, które są prezentowane w mediach, mówią o tym, że średnia 4000 zł. Więc chciałabym, żeby, nie wiem, pani premier wyszła i powiedziała tak, 67 to jest mądra decyzja, myśmy właściwie to zinterpretowali i ja gwarantuję każdemu Polakowi, że będzie od tego na przykład 50 roku do 67 mógł sobie wypracować wyższą emeryturę, bo gwarantuję, że będzie miał stabilną pracę i ona będzie 4000 miesięcznie wynosiła. No, tego nie powiedziała, więc ja myślę, że jest to po prostu pozostawienie ludzi poza systemem emerytalnym, żeby wyczekali tam te 2, 3, czy 4, czy 7 lat i dopiero po latach tych wyczekiwania dostaną tą swoją wcześniej wypracowaną emeryturę, zmontowaną OFE, a teraz się tej starszej części społeczeństwa każe po prostu czekać bez pieniędzy i ewentualnie co, przerzuceni mają być na garnek opieki społecznej, gdzie próg dochodowy jest tak niski, że i tak nie będą mogli skorzystać, więc to jest po prostu no, bardzo złe rozwiązanie i próba no, zapraszania jakichś ekspertów do telewizji i robienia no, wody z mózgu ludziom, no to jest po prostu no, rzecz skandaliczna, tak? No, jeżeli są problemy, to trzeba wyjść i o tych problemach powiedzieć. Jesteśmy jako społeczeństwo nie takie, żeśmy koleje losu przechodzili, jesteśmy wiele w stanie zrozumieć, ale myślę, że Polacy już mają dosyć po prostu oszukiwania.